Mówi się, że marka musi rozwiązywać jakiś problem klienta. A co jeśli twój klient nie ma specjalnego problemu? Po prostu potrzebuje jakąś usługę zrealizować albo po prostu chce sobie coś kupić. Może tak przecież być. I właśnie dlatego warto rozróżniać trzy poziomy potrzeb klientów, o których będę opowiadał w tym odcinku, więc zachęcam Cię, aby go wysłuchać. Budowanie marki to nie jest czarna magia. Potrzebujesz odrobiny wiedzy, trochę doświadczenia i dużo zaangażowania. Jeśli zaangażujesz się w słuchanie tego podcastu, to ja obiecuję podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Cześć, witam Cię w 34 odcinku podcastu Marko Twórstwo, w którym opowiadam o tym, jak budować lepszą markę. Jedną z kluczowych rzeczy w budowaniu marki jest rozpoznanie potrzeb naszych klientów. Pewnie nieraz spotkaliście się z tym, że wszyscy opowiadają o tym, że. Zdiagnozowanie, rozpoznanie, poznanie dobrze potrzeb naszych klientów i dopasowanie do tego oferty i komunikacji jest tak naprawdę kluczem. No właściwie na tym polega strategia marki na odpowiednim rozpoznaniu tych potrzeb, dopasowaniu do tego naszej oferty i znalezieniu pomysłu na to, jak to zakomunikować, żeby to było dla naszego klienta jak najbardziej atrakcyjne, jak najbardziej wiarygodne i tak dalej, Tego w... dzisiejszy odcinek jest jedną z, z ważnych rzeczy. Hmm. Pozornie wydawałoby się, że to nie jest jakaś, jakaś wielka rzecz. Jak będę opowiadał o tych trzech poziomach, to może ci się wydawać, że to w sumie jest do siebie bardzo podobne, ale mam nadzieję, że wybrzmi z tego odcinka, że jednak rozróżnianie tych trzech poziomów robi różnicę w tym, jak podchodzisz do, komunik do budowania komunikacji marki, do budowania nawet jej oferty i tego, co chcesz rozwijać, na co, na co stawiamy większy nacisk i tak dalej. Na starcie Pomyślmy sobie o kawiarni. Wyobraź sobie, że siedzisz w kawiarni i obserwujesz osoby, które tam przychodzą. Może się okazać, że pewnie tak się okaże, że. Każda z osób, które tam przychodzą, właściwie trochę po coś innego tam się zjawia, ma zupełnie inny jakby zestaw potrzeb. Jedna osoba może nie wiem, przysypiać, więc chce się napić mocnej, silnej kawy, aby się obudzić, ożywić i móc dalej funkcjonować, więc interesują to, żeby kupić po prostu mocną kawę, która postawi na nogi. Druga osoba może potrzebowała znaleźć miejsce na spotkanie biznesowe z jakimś nie wiem, klientem czy Partnerem. E, więc szukała po prostu miejsca, gdzie tak właściwie kawa jest drugorzędna, na pierwszym planie jest to, czy będzie im dobrze tam się siedziało e, i, i rozmawiało. A trzecia osoba. Przyszła tam po to, aby się zrelaksować, aby, nie wiem, zjeść jakieś dobre ciasto, usiąść sobie gdzieś na chwilę, po prostu mieć ciszę, spokój i, i moment na to, żeby się, się zregenerować. I właściwie każda z nich do tego samego miejsca, z jakby taką samą ofertą, przychodzi po coś zupełnie innego. I teraz warto te różne potrzeby rozpoznawać, diagnozować. No, dlatego, że im precyzyjniej je zdefiniujemy, tym precyzyjniej dopasujemy do tego propozycję wartości, czyli coś, co jest sercem naszej marki, głównym elementem strategii każdej marki, a dobre zdefiniowanie propozycji wartości wytycza nam tak naprawdę kierunek całej komunikacji i to, o czym marka będzie. No bo teraz możecie sobie myśleć o tym, że no tak, historii jest wiele, są różni klienci, każdy jest inny, możemy robić sobie różne persony y, i, i różnie te, te potrzeby opisywać, no bo różne są motywacje klientów i każda z tych osób może każdą z tych osób może co innego motywować, aby przyjść do nas, aby stać się naszym klientem cokolwiek cokolwiek oferujemy. I tak, klientów jest wiele, potrzeb jest wiele, historii jest jeszcze więcej, ale propozycja wartości jest jedna. To znaczy marka jest jedna. Więc mm, największy problem polega na tym, czy największe wyzwanie w budowaniu marki i, i też w tym pro procesie strategicznym jest takie, żeby z tego całego z całej listy różnych możliwych opcji wybrać taką wartość, taką obietnicę wartości, która będzie Charakterystyczna dla naszej marki, i która będzie nam dawała największy potencjał do tego, żeby wokół niej budować coś fajnego. To jest cała trudność, tak? No bo, no bo musimy na coś się zdecydować. I teraz, oczywiście, marka może być o wszystkim i dla wszystkich. i Im większa marka jest, im większe ma budżety, im większy jest młot, którym, młot marketingowy, którym walisz, tym mniej się ty możesz przejmować. Nie? I generalnie możesz mieć coś dla każdego i wszystko dla wszystkich. I w przypadku kawiarni też nie musisz się decydować, no bo ona po prostu jest, ktoś sobie przechodzi tamtędy i, 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 i trafia tam przypadkiem, ale w wielu innych branżach, w wielu innych kategoriach my musimy precyzyjnie zdefiniować co, do kogo my chcemy dotrzeć, aby do nich się komunikować, aby do nich docierać i z tej całej listy możliwych person musimy wybrać nawet niekoniecznie personę jedną, konkretną, ale wybrać Tą potrzebę, na której skupia się nasza propozycja wartości, no bo im mniejszą marką jesteśmy, tym bardziej wyrazista, tym bardziej precyzyjna powinna być nasza komunikacja. I no i to właśnie jest cała trudność i, i całe wyzwanie. To, co chcę Ci zaproponować w tym odcinku, to podział na trzy takie poziomy tych potrzeb. Trochę chcę Ci opowiedzieć o tym, na ile one są ważne, które są atrakcyjniejsze, które, które są jakby cenniejsze, które dają większe korzyści w wykorzystaniu ich w strategii marki. Ale to, co jest najważniejsze dla mnie w tym odcinku, to jakby to, żebyś przyjęła, przyjął taki sposób myślenia, żeby analizować te, po, te różne potrzeby na takich poziomach, bo może się właśnie okazać, że jeśli my różne historie naszych klientów wrzucamy wszystkie do jednego worka, a potem dzielimy na te trzy różne poziomy, to właśnie osiągamy coś, co jest istotne z tego punktu widzenia, że możemy mieć bardzo różne osoby, bardzo różne persony. Mogą być młodzi i starzy, nie wiem, tacy i inni, kobiety i mężczyźni, itd., itd., ale na poziomie potrzeb oni mogą mieć dużo wspólnego i to jest dla nas ważne. W takim komunikacji marketingowej czy sprzedażowej, czasami bardzo precyzyjnie musimy targetować, do kogo docieramy, czy to jest mężczyzna, kobieta, jaki ma wiek, w jakim mieście mieszka i tak dalej. Ale na poziomie marki, budowania jej komunikacji, narracji, historii, którą marka opowiada, my musimy mieć no, ten bardziej taki ogólny poziom, tak, czyli nie możemy skupiać się na jednej konkretnej, rodzaju osób, na jednej konkretnej personie z jej płcią, wiekiem, rodzajem pracy, stylem życia i tak dalej, tylko bardziej właśnie na poziomie potrzeb, które my, do, do, które adresujemy, tak, do których nawiązujemy naszą ofertą i naszą komunikacją, więc jakby w ogóle rozróżnienie tych trzech poziomów jest, jest cenne, żeby umieć te różne historie tych różnych klientów jakoś pogrupować, tak naprawdę, a potem właśnie z tych trzech poziomów decydować i wybierać na którym my się skupiamy, nie? wokół którego naszą propozycję wartości chcemy zbudować. I te trzy poziomy potrzeb to są problemy, potrzeby i pragnienia. Tak sobie roboczo nazywam. Problemy, potrzeby i pragnienia. I ten podział dotyczy ich pilności. I tego, jak, jak pilne, jak, jak ważne one są dla naszych klientów. Problem to jest coś, co nasz klient musi rozwiązać. Potrzeba to jest coś, co nasz klient Powinien zrealizować, a pragnienie to jest coś, co klient może zaspokoić. I teraz widzicie, po samych tych czasownikach musi, powinien i może, że to jest jakaś hierarchia pilności i hierarchia ważności. Problem jest czymś, co, co trzeba, czym trzeba się zająć, po prostu nie można go zignorować. Potrzeba jest czymś, co, co chcemy i powinniśmy zrobić, a pragnienie no jest bardziej w sferze takich chęci, możliwości, które się przed nami, przed naszym klientem otwierają. Problem dotyczy w jakiś sposób sytuacji z przeszłości, to znaczy coś się zadziało, coś się wydarzyło, pojawił się jakiś problem i teraz nasz klient potencjalny potrzebuje rozwiązania, tak? On potrzebuje go już, bo to coś, co tą potrzebę, ten impuls, który tą potrzebę wywołał, już się zadział, on już miał miejsce gdzieś w przeszłości, no więc jak najlepiej, jak najszybciej ten nasz potencjalny klient musi się tym zająć, bo nie rozwiązanie tego problemu Wiąże się z jakimiś konsekwencjami, dlatego że coś się zadziało i musimy na to zareagować. Jeśli tego nie zrobimy, to, to będą konsekwencje. Nie? I to jest ten przykład: w kawiarni jestem zaspany, muszę postawić się na nogi kawą, bo jak tego nie zrobię, to zasnę za kierownicą, nie? albo nie zasnę na spotkania, albo nie będę w formie yy, nagrywać podcastu, jeśli się nie wspomogę, wspomogę kawą z, z rana na przykład. tak. Czyli. Jestem zaspany, coś już się wydarzyło i ja potrzebuję zareagować, żeby to zrobić. Ten środkowy poziom, czyli potrzeba, dotyczy sytuacji z teraźniejszości albo jakiejś takiej najbliższej przyszłości. Czegoś, co, na co wkrótce musimy zareagować. Nie? To się zaraz ma zadziać albo już niedługo się zadzieje. I my musimy, będziemy musieli się do tego w jakiś sposób ustosunkować, ale świat się nie zawali, że tego nie zrobimy. To nie jest jakiś super mus, dlatego że ten problem jeszcze nie nastąpił, tylko my wiemy, że wkrótce ta potrzeba po prostu się pojawi. Czyli na przykład planuje spotkanie, więc potrzebuje znaleźć miejsce, odpowiednie miejsce, czyli właśnie jakąś kawiarnię, tak, żeby mieć gdzie z tym kimś się spotkać. Ja to planuję, to się zaraz wydarzy, ale jeśli nie znajdę tego miejsca, to być może rozwiążę to w jakiś inny sposób. Ja chcę, ja powinienem się tym zaraz zająć, ale to nie jest tak, że mam nóż na gardle. Nie? To nie jest aż taka, aż taka sytuacja, jaką mieliśmy w problemie. Pragnienie dotyczy już bardziej odległej. Przyszłości. Chodzi o coś, co, co może się wydarzyć, To nawet nie wiadomo, czy się wydarzy. Spotkanie z klientem na poziomie środkowym potrzeb ma się wydarzyć, wiemy, że jest zaplanowane. A pragnienie dotyczy czegoś, co właściwie może nastąpić, może nie nastąpić, może się wydarzyć, może się wydarzyć, no ale nie wiemy. My to, my to możemy zrobić. My chcielibyśmy to zrobić, bo wiemy, że to może poprawić nasz stan. Ale tak naprawdę w ogóle nie musimy, tak? To, 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 tutaj w ogóle nie ma żadnego przymusu i nie ma palącej, pilnej potrzeby, ani nawet jakiejś konkretnej, konkretnej potrzeby, którą my musimy zrealizować. Czyli mógłbym znaleźć sobie jakąś przytulną kawiarnię, żeby trochę się zrelaksować i, i usiąść na koniec dnia. Mógłbym to zrobić, fajnie by było, ale jak tego nie zrobię, no to, to jakby to będzie okej, okay, to też się nic takiego nie wydarzy. Co moje pragnienie, fajnie by było je spełnić, ale jak go nie spełnię, to trudno. Nie? To, to ta motywacja moja nie jest aż tak silna, dlatego że nie ma tej, tej, tej ważności i, i pilności. I teraz ktoś uważny powie, fajnie, Maciek, wymyśliłeś sobie z tą kawiarnią taki czarno-biały przykład, ale przecież może być tak, że klient ma wszystkie trzy zestawy potrzeb, że nie są takie historie tak proste jak przy kawiarni. I, i faktycznie może tak być. Jeśli Twoja oferta. Czy proces decyzyjny klienta jest bardziej złożony, wydłużony w czasie albo w ogóle też bardziej, po prostu cięższy gatunkowo, bo sprzedajesz jakieś, nie wiem, coś ważniejszego, na przykład w B2B, jakieś urządzenia, maszyny, to, to tak naprawdę ten klient ma cały zestaw tych potrzeb, nie? To, to, to nie jest tylko jeden poziom, w którym on się znajduje, tylko jedna historia. Tylko na przykład wyobraźmy sobie, właśnie, że mimo B2B, jakieś maszynach, które są potrzebne na produkcję. To problemem naszego klienta może być to, że on szybko musi znaleźć nowe urządzenie na produkcję, bo to, to poprzednie na przykład zepsuło. Więc czas jest ultraważny, on szybko musi znaleźć nowe urządzenie, żeby produkcja mogła y, znowu ruszyć. On potrzebuje naprawdę niezawodnego sprzętu. On chce tym razem wybrać sprzęt, który będzie bardziej niezawodny, który się nie zepsuje, nie będzie generował problemów w przyszłości. I też dobrze by było, aby jednocześnie ten, ten dostawca miał porządny, rzetelny serwis. Że jeśli kiedyś w przyszłości... Pojawi się jednak jakaś awaria, no to zareagują sprawnie i szybko, i, i będzie to ważne. To są trzy poziomy tak naprawdę yy, potrzeb, o których mówimy. I to są trzy poziomy potrzeb, do których my możemy nawiązywać, mówiąc o wyróżnikach naszej marki, o, naszej marki, o tym, co, co, co naszą ofertę wyróżnia, na przykład na tle konkurencji. Bo możemy mówić o tym, jak szybka jest ta dostawa czy ta produkcja, i to jest cenne rozwiązanie palącego problemu w tym przypadku. Tak? Czyli klient potrzebuje szybko znaleźć nowe urządzenie, i my mówimy o tym, jak szybko jesteśmy w stanie to dostarczyć. Możemy mówić o niezawodności, co jest na poziomie potrzeb bo to nie jest jeszcze problem klienta, ale może wkrótce być, tak? Czyli on wie, że to może być problem, dlatego ma potrzebę i chęć, aby zadbać o to, żeby tym razem wybrać coś niezawodnego i ta niezawodność może być tutaj najważniejsza. No albo dobry serwis, który w ogóle jest, no wiadomo, że B2B, no, jakby to mówienie o pragnieniach jest mniej na miejscu, ale wiecie, wiecie, co mam na myśli. Znaczy dobry serwis jest gdzieś tam w przeszłości. To jest tak, że fajnie by było, ale w sumie nie wiadomo, czy będzie potrzebny ten serwis. Nie? No bo może się w ogóle nie psuć, więc może nie będziemy z tego korzystać. Może ja już nie będę tu pracować. Jak będzie potrzeba serwisować tę maszyny, więc tym się mniej przejmuję, Ale to też może być jakiś mocny argument. Nie? To znaczy, to może być ważne dla kogoś, że, że ten serwis coś jednak daje, jakieś tam poczucie bezpieczeństwa i zabezpieczenie. Więc takich historii naszych klientów mamy więcej i mamy więcej do dołożenia na każdy poziom tych możliwych potrzeb. I powstaje na końcu pytanie, jeśli pracujemy nad. Komunikacją marki i jej propozycją wartości, na którym z tych poziomów my chcemy się skupić w naszej komunikacji, w tym jak, o czym będzie nasza marka: o szybkich, o szybkich dostawach, o niezawodności produktów, czy o tym, jak mamy dobry serwis, czyli właśnie o tych pilnych potrzebach, czy pilnych problemach, o ważnych potrzebach, czy takich fajnie by było bi pragnieniach prawda? E, te decyzje musimy, musimy podjąć, e, no i właśnie musimy się tego przyjrzeć. I teraz to by mogło wyglądać generalnie, ten podział na te trzy poziomy może się skojarzyć tam, nie wiem, z, z piramidą Maslowa, tak? Czyli to, że mamy najpierw jakieś takie najważniejsze problemy, które musimy rozwiązać, a potem mamy te takie bardziej, fajnie by było. Tyle, że tutaj to, co jest ważniejsze w, w tym podziale, to nie w sumie jakieś poziomy, Ważności i poziomy potrzeb, jak w piramidzie Maslowa, tylko rozłożenie tych trzech rzeczy na osi czasu. To, że problem jest, już się zadział, jest tu i teraz. Potrzeba to jest coś, z czym się będę musiał zmierzyć zaraz, a pragnienie to jest coś, co jest gdzieś tam dalej. I teraz ujęcie tych, tych trzech poziomów potrzeb, motywacji na osi czasu jest tutaj bardzo ważne. Dlatego, że my jako ludzie kiepsko sobie generalnie radzimy z czasem. Mówimy o czymś takim jak niespójność czasowa. Nie? My, jakby, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji i ocena różnych sytuacji, ocena korzyści na osi czasu, nie jest czymś, z czym my jako ludzie radzimy sobie całkiem nieźle, chociaż trzeba powiedzieć, że ogólnie to, że my ogarniamy w ogóle czas i potrafimy sobie wyobrazić jakąś przyszłość, jakiś scenariusz przyszłości. To i tak jest gigantyczne osiągnięcie naszego gatunku jako ludzi, nie? To jest coś, co nas wyróżnia na tle pozostałych zwierząt to jest coś, co według wielu mm, naukowców pozwoliło nam zbudować taką przewagę w ogóle w świecie zwierząt nad, nad innymi, nie? Człowiek, który jest malutki i potrafił zabić mamuta, dlatego że potrafił sobie wyobrazić różne scenariusze przyszłości i zaplanować swoje działania tak, żeby zrobić to najlepiej, czyli nie sprawdzał tego w boju, tylko mówił sobie: Dobra, jak podbiegnę do niego z tyłu z kamieniem, to co się zadzieje? A jak zrobię to tak, to co się zadzieje? A jak pójdziemy we trzech, to jakby to mogło wyglądać? Czyli wyobrażenie sobie przyszłych przyszłości tak, i tych scenariuszy możliwych i tak jest gigantycznym osiągnięciem biologicznym, ale. No właśnie. Nie działa to idealnie. Nie? To nie jest tak, że my sobie tak radzimy tak, tak super i tak jakbyśmy sobie to matematycznie rozpisali. Wiemy, że jest tutaj dużo tych, tych błędów poznawczych i, i dużo takich skrzywień poznawczych, które my mamy, oceniając różne rzeczy na osi czasu, czyli do tego, co, co się zadziało, co się ma dziać teraz albo tego, co się wydarzy w przyszłości. I teraz, co tu jest ważne? Jeśli mówimy o propozycji wartości, to ważne jest to, czym jest ta wartość. I ja lubię taki prosty wzór, który mówi o tym, że wartość to jest korzyść minus koszt. Wartość dla klienta to jest ta korzyść, którą oferujemy minus te koszty, które musi ponieść. Teraz bardzo ważne jest to, że korzyść to nie jest tylko ta korzyść funkcjonalna, to co dostaje fizycznie, maszynę czy kawę i tak dalej, tylko też ta korzyść emocjonalna. To jest Cały zestaw tych korzyści na różnych poziomach, które on otrzymuje. I tak samo koszt to nie jest tylko koszt finansowy, to nie chodzi tylko o cenę naszego produktu czy, czy tego, co oferujemy, tylko cały koszt mentalny, poznawczy, który, wszystko co, cały wysiłek, który musimy ponieść, żeby dostać to, czego potrzebujemy. Czyli przebrnięcie przez ofertę, nie wiem, decyzja, podjęcie, podjęcie decyzji, wybór, urządzenia. To jak się tam czujemy w, w danej sytuacji, itd., dalej, to wszystko jest jakimś kosztem. Jeśli męczy nas, nie wiem, rozmowa z, jakimś, z, z jakąś firmą, to to jest w to, to jest kosztów. Tak? To, to dorzuca kolejne cegiełki, jakby do, 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 do tej strony kosztowej i obniża postrzeganie wartości, tak? bo korzyść jest taka sama, ale te koszty są coraz większe i to, 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 to obniża wartość. I to jest bardzo ważne. I teraz, dlaczego. Dlaczego w ogóle mówię, że to jest ważne, bo to się łączy nam z tą osią czasu. Mamy coś takiego, jak dyskontowanie kar i nagród. Dyskontowanie to jest zmniejszanie wartości w czasie. Mamy coś takiego, że z czasem obniżamy wartość nagrody, że im, im dalej w czasie odsunięta jest nagroda, którą mamy otrzymać, ta korzyść, którą mamy otrzymać, tym, ty, 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 tym mniejsza jest ta wartość dla nas po prostu. Ale to, co jest też ważne, że im dalej odsunięty w czasie jest koszt, który musimy ponieść, tym, tym, tym też on jest mniejszy. Tak? Powiedzieliśmy, że wartość to jest korzyść minus koszt. Tak bardziej biologicznie to jest nagroda minus ból. Tak? Koszt jest jakimś, jakimś bólem, który, który musimy ponieść, a nagroda jest właśnie tym, co dostajemy, co powoduje, że, że, że jesteśmy z tego zadowoleni. I różnica tych rzeczy daje nam wartość. Więc e, przesuwanie nagrody. Ale też i kosztu na osi czasu, czyli znaczy kiedy nastąpi nagroda, kiedy nastąpi koszt, kiedy ktoś kiedy będzie musiał ponieść koszt, daje nam spore pole do takiej jakby manipulacji tym, jak on odbierze tą wartość, którą my mu oferujemy. I teraz pewnie Wam się to kojarzy od razu z tymi sytuacjami, które znamy z własnego życia, nie? czyli nie, na przykład e, słodkie ciastko versus dobra sylwetka. E, wiemy, jak trudno jest. Przebić tą, tą, tą wartość tego słodkiego ciastka dzisiaj, dlatego że zjedzenie ciastka daje nam nagrodę teraz, a koszt jest odsunięty gdzieś w czasie. Nie? To, że kiedyś będziemy grubsi przez to, że zjedliśmy ciastko dzisiaj, wydaje nam się takie mało groźne. Nie? Tam kiedyś to ten, 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 ten ja z przeszłości będę gruby, ale ten ja z dzisiaj, czyli ten prawdziwy ja, którym jestem teraz. Dostanie tą nagrodę, czyli dostanie to, to, to ciastko, tą, tą przyjemność. Czy tak samo wiem, siłownia versus dobra sylwetka, w drugą stronę, nie? Chodzenie na siłownię jest kosztem dzisiaj. Dzisiaj ponoszę ten koszt, ten ból, że muszę na tą siłownię chodzić, a nagroda, którą mam dostać, czyli dobra sylwetka, dobry wygląd, jest gdzieś tam w przyszłości. Więc ten koszt dzisiaj jest dla mnie większy, a ta nagroda. Przyszłości jest dla mnie mniejsza niż tak naprawdę ona, niż ją będę odczuwał w przyszłości. Dzisiaj oceniam ją jako, jako mniejszą, bo dyskontuję sobie te nagrody i kary, i dlatego tak łatwo jest skusić się na ciastko i tak trudno jest się zmobilizować, żeby chodzić na siłownię. I mamy coś, co, co my lubimy żyć na kredyt trochę, nie? Czyli. Marcin Napiórkowski w swojej książce Naprawić przyszłość, to fajnie napisał, że lubimy eksportować koszty w przyszłość. Nie? Lubimy sobie tak ten, ten, te, te koszty, które mamy ponieść, tak wyeksportować, wziąć na kredyt tą nagrodę dzisiaj, a te koszty wysłać, że zapłacimy, poniesiemy je kiedyś tam w, w, w przyszłości. I jeśli ktoś jeszcze nie wierzy, to proponuję to przetestować. Yy, nie wiem, yy, zapytajmy kogoś znajomego, czy pomoże nam na przykład przenieść meble, bo robimy remont. Jeśli zapytamy go, czy pomoże nam przenieść meble za tydzień. No to, kurde, może być mu ciężko, nie zakładając, że nie ma żadnych planów, ale to za tydzień, no nie wiem, no to trzeba by zobaczyć. Jeśli zapytasz kogoś, czy pomoże nam przenieść meble za pół roku, to każdy powie, jasne, zawsze, stary, możesz nam nie liczyć, pewnie, że tak. Tego, że dzisiaj dostaję nagrodę, dzisiaj deklaruje że, że, że pomogłem, że pomogę, więc dzisiaj jestem fajny, dzisiaj dostaję nagrodę, a ten koszt poniosę kiedyś tam, za pół roku, Fuh, w ogóle się tym nie martwię, nie? więc mamy to dyskontowanie, czyli obniżanie wartości nagrody i wa i wartości kosztu też w przyszłości. Tylko warto pamiętać też o tym, że to dyskontowanie jest hiperboliczne, to się tak ładnie nazywa. Prosty przykład, który bardzo też lubię. Jeśli ktoś wam powie, że dostaniecie 50 złotych dziś albo 100 złotych jutro, to poczekacie do jutra. 5ę 50 dzisiaj, 100 jutro, poczekam do jutra, nie ma sprawy. Jeśli ktoś wam powie, że dostaniecie 50 złotych dziś albo 100 za rok, to, co zrobicie? Weźmiecie 5 dych. 5 dych dzisiaj, stuwa za rok, wolę 5 dych dzisiaj. To 5 dych dzisiaj jest dla mnie więcej warte niż ta stuwa za rok, bo ja dyskontuję wartość tej stuwy w przyszłości, bo to jest gdzieś tam nienamacalne. Lepszy wróbel w garści niż stroka na dachu i tak dalej, i tak dalej. Ale, czym hmm. mówiłem, że jest hiperboliczne? Bo jeśli ja Wam powiem, że dostaniecie 50 zł za 5 lat albo 100 zł za 6 lat, to powiecie, to poczekam, nie? Bo, bo znowu. Czy za 5 lat, czy za 6, to jest gdzieś tam daleko w przyszłości, chociaż między nimi jest tak samo rok różnica jak między dzisiaj a za rok. Ale takie hiperboliczne skontowanie właśnie tak działa. Czyli też trzeba pamiętać o tym, że odsuwanie tej nagrody i, i kary w przyszłości nie działa na takiej linii prostej. Nie? To znaczy, jeśli coś jest odległe, to to obniżamy, ale odległe od jeszcze bardziej odległego już za wiele się nie różni, więc tam znowu wracamy do tego, jak to wyglądałoby. W Wersji dzisiaj versus jutro, tak? Dzisiaj versus jutro jest dla mnie to samo, co za 5 czy za 6 lat. To jest tak samo blisko siebie są te dwie daty, nie? Czy dzisiaj, czy jutro, czy pięć, czy sześć lat, dlatego że tamte są gdzieś w przyszłości i ja w ogóle nie potrafię o tym tak racjonalnie myśleć. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak to długo jest za 5 albo za 6, nie? Dlatego że to jest gdzieś tam w przyszłości, której ja jako człowiek w ogóle, jako zwierzę nie powinienem ogarniać. To w ogóle jest sukces, że my to jako ogarniamy i potrafimy w ogóle o tej, o tej yy, informacji mówić. Więc Wniosek jest dosyć prosty i no, nie jakoś super zaskakujący. Czyli to, że to, co jest tu i teraz, zawsze jest najbardziej wartościowe. I to jest ta biologicznie najbardziej rozsądna strategia. Wykształcona, tak? Tam, gdzie się okablował nasz mózg przez lata ewolucji na, na, na sawannie, lepsza jest ta gratyfikacja dzisiaj niż to, co ma być tam kiedyś, nie? Bo, bo, bo tak po prostu warto żyć tym, co się dzieje do zachodu słońca, a nie tym, co będzie tam kiedyś za kilka lat. No, sytuacja się skomplikowała, jak nam się skomplikował świat, i się nagle nasze decyzje stały bardziej złożone, wydłużone w czasie, i musimy planować nasze działania na ileś lat do przodu. To się skomplikowało i ten nasz, ten nasz mechanizm szybkiej gratyfikacji i tego, że wolimy nagrodę dzisiaj niż w przyszłości, a koszty wolimy ponosić w przyszłości niż teraz, nawet jeśli one będą większe, niespecjalnie dobrze na tym wychodzimy w tak złożonym i skomplikowanym świecie. I dlatego właśnie. Stąd wynika ta cała porada, że marka musi rozwiązywać problem klienta. I to, że łatwiej jest sprzedawać aspirynę niż witaminy, czy jakieś suplementy, diety. Jeśli coś rozwiązuje konkretny, bolący problem, to to jest łatwiej sprzedać. No bo właśnie dajemy komuś nagrodę dzisiaj i on dostaje ją od razu i jest wtedy nawet w stanie ponieść wyższy koszt. Dlatego, że ta nagroda dla niego ta wartość jest większa, bo tą korzyść dzisiaj ocenia bardziej i ten koszt w tym naszym równaniu może też wzrosnąć. Dlatego, że to jest tak ważne i, i, i z, tego, z tego wynika ta cała logika. No ale właśnie, nie każda marka rozwiązuje problemy. Co zrobić, jeśli twoja oferta nie polega na rozwiązywaniu problemów? Nie? No właśnie, jeśli jesteś tą kawiarnią, no to tam trudno jest układać się w narrację, że ty rozwiązujesz problemy. No, no, bo, no bo to będzie nienaturalne, nie? I jakby ta, 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 to podejście marketingowe, które jest obecne w tym świecie startupowym, że jeśli masz jakiś produkt, to on musi jakiś konkretny problem rozwiązywać, bo inaczej przepadnie na rynku, wynika właśnie, znaczy narzuca jakby to myślenie wszystkim potem spotykam się nieraz z przedsiębiorcami, z właścicielami biznesu, którzy mówią, no ale jaki problem my możemy rozwiązywać, jak my nie wiem, robimy coś przyjemnego i fajnego. To w ogóle nie jest ta narracja o, o problemach tego pierwsze, co musimy zrobić, to analizując różne scenariusze naszych klientów, różne ich sytuacje, ich, ich przygody, ich potrzeby, warto rozkładać je sobie na tej osi czasu, problemów, potrzeb i pragnień, czyli właśnie czegoś, co klient musi zrobić teraz, co chce zrobić w najbliższej przyszłości i, i, i czymś, co może się znaleźć y, gdzieś, tam, gdzieś tam dalej. Czyli co musi zrobić, co powinien zrobić i co może, może zrobić. I teraz... Po pierwsze, pozwoli nam to zrobić selekcję, co warto wykorzystać w propozycji wartości. Bo jeśli w ten sposób porozkładamy sobie te, te potrzeby, jak na przykład na, na, jak na, przykład na przykładzie yy, kawiarni, to potem analizujemy sobie, które, które z nich faktycznie jesteśmy w stanie najbardziej dowieść. Nie? No, są ludzie, którzy potrzebują mocnej kawy, bo, bo, bo mają z tym problem, że postawicie na nogi, no ale być może my nie oferujemy wcale jakiejś super mocnej kawy i to nie jest u nas najważniejsze. Może mają tą potrzebę, żeby znaleźć fajne miejsce na spotkanie, ale może nasza kawiarnia nie jest w tak dobrej lokalizacji, aby móc odpowiadać na te potrzeby, tak? Bo, bo będziemy nie po drodze, i to, że my będziemy chcieli realizować tą, tą potrzebę, miejsca do spotkań, nie ma szansy wypalić przez to, że nie mam takiej lokalizacji itd, tak dalej. Ale może się okazać, że mamy naprawdę świetne ciastka, nie? i naszą przewagą może być to, że będziemy nawiązywali do tego poziomu pragnień, który jest najsłabszy tak naprawdę w całej stawce z tego, co sobie powiedzieliśmy, bo łatwiej byłoby rozwiązywać problemy, ale w naszym przypadku to jest coś, co, co będzie najatrakcyjniejsze. I tak my, my możemy to wiedzieć, że to jest nasza największa przewaga, ale uświadomienie sobie, w na którym poziomie potrzeb, który poziom potrzeb ona odpowiada, ta nasza oferta, pomaga nam bardziej świadomie do tego podchodzić i właśnie wiedzieć, ok. Jeśli mówimy o tym, to my wpadamy w poziom pragnień i wiemy, że to będzie większe wyzwanie. Zaraz też powiem, co można zrobić, oczywiście, żeby lepiej to komunikować, ale wiemy, że mamy większe wyzwanie, tak? I świadomie bardziej podejmujemy tą decyzję. OK, umieszczamy naszą propozycję wartości w tym poziomie najdalszym, w tym poziomie pragnień, w tym, który jest odległy, który będzie najtrudniejszy do komunikacji. Czyli zadajemy sobie to najważniejsze pytanie: jak daleko w czasie znajduje się nagroda, którą oferujemy klientowi? Jak daleko w czasie odsunięta jest ta nagroda, którą klient, o której mówimy klientowi, którą mu oferujemy. Jeśli jesteśmy tą firmą, która stawia na to, że mamy świetny serwis, to musimy mieć świadomość, że mówimy klientowi o nagrodzie, którą dostanie może kiedyś, a może i nigdy nie dostanie, a będzie miał na pewno w tym równaniu jakiś koszt, który musi ponieść teraz. I, i, I musimy mieć tego świadomość, jak to jest na osi czasu porozkładane, ta kar, te, ten koszt i ta, i ta korzyść, no bo z tego wyjdzie wartość albo dodatnia, albo ujemna, albo będzie atrakcyjna wartość dla klienta, albo, albo to nie będzie. Jeśli jesteśmy tego świadomi, jeśli mamy to tak ładnie rozłożone i patrzymy na to racjonalnie, to wtedy możemy dostosować naszą komunikację do poziomu który przyjęliśmy, tak? Dostosować komunikację do tego, z jakim wyzwaniem komunikacyjnym będziemy się mierzyć w związku z tym, o jakiej korzyści, o jakiej nagrodzie, jak odległej w czasie chcemy mówić klientowi. Więc na poziomie problemów najważniejszą rzeczą, może nie najważniejszą, no tak, lubię tak to mówić zawsze tak zero ale bardzo ważną rzeczą jest pokazanie przewagi naszego rozwiązania. My nie musimy przekonywać, że on musi ten problem rozwiązać, bo on ma ten problem, więc mówimy, jak nasze rozwiązanie jest lepsze od innych. I teraz przyjąłem sobie tutaj przykład nie wiem, portalu z ogłoszeniami o, o, o pracę. Nie? Powiedzmy, że to jest taki portal z ogłoszeniami, z ofertami pracy. I stawiamy sobie na problem. Naszym propozycją wartości, naszym głównym przekazem jest znaleźć nową pracę jeszcze dziś. Mówimy o tym, że mamy najwięcej ofert, że są najbardziej aktualne, że są najlepiej opisane. Mówimy o tym wszystkim, co najlepiej, najszybciej. Lepiej niż inni rozwiązuje problem klienta. Nie przekonujemy do tego, że w ogóle warto szukać nowej pracy, bo wiemy, że on jej szuka już ten problem ma. I skupiamy się na tym, dlaczego nasze rozwiązanie jest wtedy najlepsze i możemy, możemy o tym mówić na tym, na tym poziomie. To jest dosyć to jest dlatego ten najłatwiejszy, atrakcyjny, wydaje się atrakcyjny, atrakcyjna forma komunikacji, rozwiązywania problemu. Tylko że pamiętajmy o tym, że jeśli. To jest najłatwiejsze i najbardziej atrakcyjne, to cała konkurencja też będzie próbowała to robić. I wtedy, jeśli my naprawdę nie mamy tutaj silnych wyróżników, które lepiej rozwiązują ten problem niż, niż inni, no to właśnie wtedy pojawia się potrzeba czasami szukania naszej propozycji wartości na trochę innych poziomach. Może, może na poziomie potrzeb, może na poziomie pragnień, bo może tam jesteśmy w stanie zbudować jakąś, jakąś przewagę konkurencyjną, ale też przewagę komunikacyjną, tak? Coś, co pozwoli naszą ofertę w jakiś sposób wyróżnić. Więc na poziomie tym drugim, na poziomie potrzeb w naszej komunikacji najważniejszym wyzwaniem będzie zwrócenie uwagi klienta na problem, na potrzebę. Zainspirowanie go do myślenia o czymś, o czym wcześniej nie myślał. Czyli na przykład musimy go uświadomić w ogóle, że taką potrzebę ma, albo musimy go wyedukować, To już jest trudniejszym zadaniem. Brzmi od razu jako coś, coś trudniejszego niż po prostu odpowiedzieć, że mamy rozwiązanie na jego problem. Ale... Daje też fajny potencjał i, i, i pozwala ciekawszą, bardziej atrakcyjną komunikację na tym budować. Musimy pokazać mu, co może zyskać, możemy zachęcić go, go do działania. Przykład serwisu z ogłoszeniami pracy, tutaj akurat prawdziwy, niezmyślony, sprawdź, czy nie szukasz. Czyli pracy.pl, genialne hasło, które mówi o tym, że a możesz, a może a poszukaj lepszej pracy, nie? adresujemy ją do ludzi, którzy nie mają problemu, oni nie stracili jeszcze pracy, oni mają gdzie pracować, nie myśleli nawet o tym, żeby szukać i my ich zachęcamy, my ich motywujemy, ej, sprawdź czy nie szukasz, a może znajdziesz lepszą, a może, a może sprawdź, a może poszukaj, nie? To jest mega, mega fajny, mm, fajny pomysł na komunikację, ambitniejszy, trudniejszy, no bo nie jest tak prosty jak pokazywanie najlepszy portal y, z, z ogłoszeniami, ale, ale fajny i można wokół tego ciekawą markę i ciekawą komunikację brand marketingową budować. No a na poziomie pragnień musimy inspirować, musimy zarażać wizją, to tam, tam nie ma pilności, tam nie ma nagłości, tam nie ma tu i teraz, tylko zarażanie tym, jak może być fajnie kiedyś, nie? Więc musimy pokazać klientowi, że jego życie mogło być lepsze, musimy go jakoś sprowokować do myślenia, zainspirować, więc jasne, pewnie od razu myślicie sobie, to jest jeszcze trudniejsze, tak? Ale być może właśnie na tym poziomie mamy takie przewagi, jak w przypadku tej kawiarni, że, że musimy to inspirować, o tym mówić. I że nasz klient pojedzie gdzieś dalej, znajdzie naszą lokalizację, która jest gdzieś tam ukryta. Pozainspirowaliśmy go do tego, żeby się zrelaksował, u a nas, u nas to znajdzie, u nas to, u nas to dostanie. Gdybyśmy wrócili do naszego przykładu z portalem, z ofertami pracy, no to nie wiem, moglibyśmy mieć jakiś przekaz typu, wyobraź sobie, że pracujesz trzy dni w tygodniu, w dodatku na Karaibach na przykład, nie? I to jest nie jest takie sprawcze, nie szukasz, to nie jest, mamy oferty tylko twoje życie mogłoby być lepsze, twoje życie mogłoby się zmienić, jakiś wycinek twojego życia czasami, nie? Przecież to nie każda marka oferuje zmiany życia, tak jak oferta, jak, jak, jak portal z ofertami pracy, ale jakiś wycinek twojego życia zawodowego, na przykład B2B, może to poprawić i zmienić, więc więc wchodzimy z taką komunikacją, nie? Wyobraź sobie, że nie musisz się martwić w ogóle o serwis, bo o coś, tam, coś tam, coś tam, coś tam. Więc chcemy zmotywować, chcemy zainspirować Pokazywać też może przykłady osób, nie? czy przykłady firm, które dzięki temu muszą nauczać więcej i w ten sposób ty, takimi przykładami e, inspirować. Więc jakby ten świadomy wybór, na którym poziomie potrzeb jest nasza propozycja wartości, po pierwsze, pomogło nam zrobić selekcję, po drugie, pomogło nam sformułować jakby komunikację, zbudować narrację odpowiednią, bo wiemy, że inaczej trzeba podejść do komunikacji w zależności od tego poziomu potrzeb. A po trzecie, pomaga nam to też przeformułować naszą propozycję wartości, czyli przesunąć w czasie korzyść i, i, i koszt, spływać narracją na to, gdzie klient widzi korzyść, którą dostanie na osi czasu, a gdzie widzi koszt, tak? czyli kiedy dostanie tą nagrodę, czy ona jest już tu teraz, czy, czy będzie tam kiedyś, czasami oferując właściwie to samo, ale inną komunikacją możemy trochę, trochę to przesunąć, więc Zawsze mając świadomość, gdzie jest nasza, na którym poziomie potrzeb jest nasza propozycja wartości, staramy się przybliżać nagrodę. Nie? Czyli nie umieć o tym, że ta nagroda nastąpi kiedyś tam, nawet jeśli to jest w sferze pragnień, tylko wskazywać ją tu i teraz. Zamiast mówić będziesz mieć piękną sylwetkę, mówimy, że będziesz z siebie dumny, że realizujesz postanowienia. Zauważcie, że to jest przesunięcie w ogóle, to jest dalej w sferze pragnień, fajnie by było, ale nagroda nie jest kiedyś jak zbuduję sylwetkę, tylko nagrodę mam już dzisiaj, bo czuję się dobrze z tym, że ja realizuję postanowienie noworoczne. Nie? To jest przesunięcie nagrody na tu i teraz, która jest często jest atrakcyjniejsza, ważniejsza, mocniejsza, i nasz przekaz jest silniejszy. Albo nie wiem, w przypadku tego B2B, który będzie trudniejszy, zamiast zapewniamy dobry serwis, gdzieś tam kiedyś z niego skorzystasz, to mówimy na 5 lat możesz zapomnieć o problemach. Nie? to Dzisiaj możesz zapomnieć o tych problemach. Na 5 lat, nie? To dzisiaj jest taka, że tu już zapominasz o tych, a nie, że gdzieś tam kiedyś sprawdzisz, czy ten serwis jest dobry. No trochę teraz szyłem, tak? Na... <laughs> nie wiem, czy to, czy to jest idealny przykład, ale wiecie, wiecie, co mam na myśli, nie? Staramy się przesunąć tą nagrodę na dzisiaj, ale oczywiście też staramy się odsunąć koszty w przyszłość, nie? Czyli przybliżamy nagrodę, a odsuwamy koszty, no i to jest to wszystko, co nie wiem, w przypadku siłowni robimy. Pierwsze darmowe wejście, podpisanie umowy dopiero po miesiącu na przykład na te maszyny i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby koszt. Zobowiązanie staramy się przesunąć jak najdalej w przyszłość, żeby on wydawał się mniejszy, tak jak to, jak ta pomoc w przeniesieniu kanapy koledze, kiedyś tam, jakby jest to mniejszy koszt niż za tydzień. Więc tak samo możemy zrobić w, w przypadku marki, tak, w przypadku naszej oferty. Tu już nie wchodzimy w, czasami w komunikację, tylko nawet, nawet właśnie poziom oferty, tak, czyli to, kiedy ktoś poniesie jakiś koszt, nie? czyli nie tylko właśnie finansowy, ale koszt jakiegoś rozgryzienia, przejście jakiegoś onboardingu, procesu, to wszystko odsuwamy w czasie właśnie po to, żeby w tym naszym równaniu korzyść minus koszt, ta wartość rosła, tak? Możemy podnosić korzyść, albo możemy też obniżać koszt, żeby ta wartość była jak największa, albo robić jedno i drugie jednocześnie. Więc mój przekaz w tym odcinku jest taki, pamiętaj o trzech poziomach i staraj się rozkładać na te trzy poziomy, jakkolwiek byśmy ich nie nazwali, na te trzy poziomy ważności rozłożonych na osi czasu, bo to jest istotne. Staraj się rozkładać te potrzeby klientów, które diagnozujesz, które analizujesz i świadomie formułuj propozycje wartości, wiedząc, na którym poziomie jesteśmy. Tak wybieramy ten element, który będzie naszym wyróżnikiem, który będzie tą wartością, którą obiecujemy klientom i tak ubieramy to też w komunikację, żeby to było atrakcyjniejsze, wiedząc jakie są te reguły, o których sobie dzisiaj porozmawialiśmy, więc to jest ta, ta, ta lekcja, ta wartość, ten przekaz z tego odcinka. Książka, którą w tym odcinku polecam, to Marcin Napierkowski, Naprawić przyszłość. Bardzo, bardzo ciekawa książka, zrobiła na mnie duże, duże wrażenie. Taka wielopoziomowa, bo trudno w jednym zdaniu powiedzieć, o czym, o czym ona jest. Jest właśnie trochę o tym, jak sobie my jako ludzie radzimy z przyszłością i że radzimy sobie z tym kiepsko i nie jesteśmy. Okablowani tak do, zbyt dobrze, do tego, żeby z tą przyszłością sobie radzić y, lepiej. Zaczyna się od tego takiego po, podziału, że mamy takie dwie narracje trochę odnośnie przyszłości. Y, to nie dotyczy już tak biznesu, to, to bardziej ludzki, na ludzkim poziomie ta część akurat, czyli to, że mamy takich technooptymistów i technopesymistów. Niektórzy twierdzą, że technologia nas uratuje, inni, że technologia nas zniszczy, mówiąc, mówiąc y, wprost. Mamy świetną taką analizę tych różnych podejść, które jeśli czytaliście Hansa Roslinga, którego nie wiem, czy polecałem w tym podcaście, pewnie kiedyś będę polecał, czy, czy, czy Harariego, czy, czy Pinkera, czy Bergmana, to są super, świetne książki, które są jak trochę w tych różnych narracjach, więc mega fajnie układa ten autor, nie ten autor, tylko Marcin Pierkowski, mega fajnie układa Różne narracje, pomaga się w nich zorientować, dla mnie to było, było super, ale to też, co, co jest ważne, to na końcu dostajemy trochę taką, że nie trochę, tylko taką mądrą lekcję odnośnie tego, jak, jak budować opowieści o przyszłości. I to jest coś, co najbardziej nawiązuje do tego, w czym zajmowaliśmy się w tym odcinku, nie? czyli do tego, o tym, jak mówić, jak opowiadać. Tutaj. Ta, 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 ta opowieść, to podejście narzędziowe do tego, z jakich elementów, z takich czterech elementów, czterech żywiołów składa się dobra opowieść, według Marcina Piórkowskiego. to jest coś, co można wykorzystać w komunikacji marketingowej i to jest coś, co, co w budowaniu marki możemy wykorzystać. Więc to będzie taki najbardziej narzędziowy, przydatny, przydatna część, ale cała książka jest, jest świetna i super, bardzo, bardzo duże wrażenie na mnie zrobiła, pozytywne o czym już wam mówiłem, więc to czas, jak się zaczynam powtarzać, to czas, żeby kończyć, więc mega dzięki, że zatrwaliście do końca, znowu nie był to najkrótszy odcinek, ale, ale tak wyszło, do usłyszenia w kolejnym, cześć, wszystkiego dobrego.